odpowiadać w całości. Są mu poświęcone Druga Księga Królewska, rozdziały 18 do 20, Druga Księga Kronik, 29 do 32 i Księga Izajasza, 36 do 39. I to już ta historia właśnie króla Ezechiasza jest tam rozpisana dość szczegółowo, ale to nie wszystko, bo dodatkowo, jeśli otworzymy Przypowieści Salomona, 25 rozdział, werset 1, to tam się dowiemy, że rozdziały 25 do 29 są to przysłowia Salomona przepisane przez ludzi króla judzkiego Ezechiasza, czyli za jego czasów przepisane, dołączone do tego zbioru. W czasach tego króla prorokowali Izajasz, Ozeasz, Micheasz, z wielu proroków na ten czas pewne poselstwo przekazywało do ludu Bożego. Księdze Micheasza, na przykład rozdział 1, werset 1, tam podano, że jest to słowo Jahwe skierowane do Micheasza z Moreszet za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, królów judzkich. To, co widział o Samarii i Jeruzalem. Niektórzy badacze też przypisują Ezechiaszowi autorstwo niektórych z pieśni stopni albo pieśni pielgrzymów. To są psalmy 120 do 134, a przynajmniej ułożenie tych psalmów w takiej kolejności. Te psalmy śpiewali pielgrzymi, kiedy zdążali na święto Paschy do Jerozolimy. Jako, że tego materiału mamy, jak właśnie widać, całkiem sporo, to w tej części zajmiemy się reformą Judy na początku rządów Ezechiasza. Tytuł Wiosna Ezechiasza odnosi się po pierwsze do początku tych rządów, początków jego życia, a po drugie do pewnej szczególnej wiosny w pierwszym roku jego panowania w Judzie. Więc najpierw ustalmy, gdzie mniej więcej znajdujemy się w czasie. Ezechiasz panował w drugiej połowie VIII wieku przed naszą erą. Na ile to potrafię ustalić, lata 745-716 przed naszą erą. No i spróbujmy to umiejscowić tak w czasie wydarzeń na świecie. W Grecji to są pierwsze Igrzyska Olimpijskie. 776, pierwsze Igrzyska Greckie. Krótko po tym, 20 lat. Legendarne powstanie miasta Rzym. Tutaj widzimy tą wilczycę i Remus i Romulus, tak, jeśli dobrze pamiętam. Z punktu widzenia Biblii, to jesteśmy około 200 lat po królu Salomonie. No i wiele się przez te 200 lat zmieniło. Po śmierci Salomona doszło do podziału Izraela na dwie części. Jest część południowa, którą odtąd nazywano Judą, i państwo północne, czyli Izrael. Te obie części walczyły ze sobą. Obie części były skażone bałwochwalstwem, niemoralnością. Jeśli chodzi o Izrael północny, czyli to państwo północne, to trudno tam było znaleźć chociaż jednego, tak naprawdę powiedzielibyśmy, dobrego króla. Izrael co prawda nie wyrzekał się Boga, Jahwe, ale czcił też innych bogów. A co do swojego Boga, to czcił go w sposób pogański, niezgodny ze Słowem Bożym. Możemy przeczytać o tym w drugiej Księdze Królewskiej, rozdział 17. Tam jest opis udanej wyprawy wojennej Asyrii przeciwko Izraelowi. Podczas tej wyprawy wzięto wielu niewolników. I od wersetu 7, Druga Królewska 17:7 napisano: Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Bogu swemu Jahwe, który ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Jahwe wypędził przed Izraelitami oraz królów izraelskich, których wybrali. I wymyślili sobie Izraelici rzeczy przewrotne, na przekór Bogu swemu Jahwe. Zbudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miejscowościach, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Ustawili sobie stele i aszery na każdym wyniosłym pagórku,
i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Jahwe usunął przed nimi. Pełniali czyny grzeszne, drażniąc Jahwe. I służyli bożkom, o których Jahwe powiedział im, nie czyńcie tego. Więc na początku rządów Ezechiasza państwo północne Izrael było w niemal zupełnym zniszczeniu. Krótko przed ostatecznym upadkiem, przed wysiedleniem mieszkańców w głąb Asyrii, daleko w państwo asyryjskie. Popatrzmy trochę na Judę, bo królem Judy był Ezechiasz, a więc na południu to państwo. Tutaj także bardzo źle postępowano, ale zdarzali się królowie, których Biblia opisuje jako dobrych. I tak pradziadek Ezechiasza, Ozjasz, był na początku dobrym, dzielnym i mądrym królem, który się podobał Bogu. No niestety, druga księga Kronik, 26 rozdział i 16 werset notuje, że kiedy stał się potężny, uniosło się jego serce, aż uległo zepsuciu. Więc choć był przez wiele lat dobrym, wspaniałym królem, to postanowił, że wejdzie w miejsce kapłanów, że będzie składać ofiary Bogu. No i za to został zarażony trądem, umarł w samotności. Jego syn, czyli dziadek Ezechiasza, Jotam, też jest opisany jako dosyć dobry król, ale Biblia dwa poważne zarzuty jemu stawia. Po pierwsze, nie pomógł w reformie ludu. Czyli sam postępował właściwie w swoim życiu osobistym, ale nie zreformował ludu judzkiego. Drugi zarzut, nic nie zrobił z zakazanymi miejscami kultu. To Bogu się nie podobało. Bóg chciał, aby kult jemu oddawać, po pierwsze oczywiście w swoim duchu, w swoim życiu, przez postępowanie zgodnie z Bożym prawem. Druga sprawa, że w świątyni w Jeruzalem. Natomiast tą część Bogu oddawano w wielu, wielu innych miejscach. Ojciec Ezechiasza, Achaz, jest jednym z najgorszych królów Judy, jeden z najgorszych królów opisanych w księgach królewskich. Achaz czynił bardzo złe rzeczy, więc przygotował posągi na cześć Baala, składał pogańskim bożkom ofiary kadzielne w dolinie Hinnom, no i nawet spalił własnego syna w ogniu w ofierze dla bożka Molocha. On czcił Boga Jahwe i czcił bogów pogańskich, jakby równorzędnie, na wzgórzach, w świętych gajach. Toczył ciągłe wojny z państwem północnym, czyli z Izraelem. W jednej z tych wojen zginął syn Achaza, brat Ezechiasza. On zginął z ręki wojownika z pokolenia Efraima. I król Achaz jako kara od Boga za jego niewierność miał przegrywać w wojnach, tracić lud, tracić majątek. I co charakterystyczne, on nie nawrócił się do Boga w tych doświadczeniach, ale liczył na pomoc zewnętrzną, na pomoc Asyrii. Gdyby go tak porównać do jakiegoś władcy nam lepiej znanego, to w średniowieczu coś podobnego zrobił książę Konrad Mazowiecki. On sprowadził do Polski krzyżaków. No a poczytajmy, co zrobił Achaz. Druga księga Kronik, 28 rozdział, od wersetu 20. Druga Kronik, 28, 20. Nie wszystkie wersety, nawet wiele nie będzie tutaj wyświetlonych, więc proszę chętne osoby, żeby też sobie odszukiwały te fragmenty. Czytam. Przybył potem do niego Tiglat-Pileser, król asyryjski, ale przygniótł go raczej niż wspomógł. Chociaż Achaz obrabował świątynię Jahwe, pałac królewski i naczelników, obdarowując tym króla Asyrii, i tak nic mu to nie pomogło. W czasie tego ucisku król Achaz nadal sprzeniewierzał się wobec Jahwe. Składał bowiem ofiary bogom Damaszku, czyli bogom Asyrii, którzy go pokonali, i mówił, bogowie królów asyryjskich dali im pomoc. Będę im składał ofiary, a pomogą też mi.
lecz przyczyniły się one do upadku jego i całego narodu. Zabrał też Achaz naczynia świątyni Bożej i pokruszył je. Zamknął bramy świątyni Jahwe i wystawił sobie ołtarze we wszystkich zakątkach Jerozolimy. W każdym też judzkim mieście ustanawiał wyżyny, aby składać ofiary kadzielne dla obcych bogów, przez co rozgniewał Boga swych przodków Jahwe. I w takim momencie, jako syn takiego władcy, Ezechiasz przejmuje rządy. Kraj jest w ruinie, panuje pogaństwo, zło, zepsucie. Praktycznie królestwo Judy jest poddane Asyrii. Ezechiasz może pójść drogą swojego ojca, tak po ludzku mieć dobre życie jako poddany Asyrii, jako wyznawca bożków asyryjskich, mieć pewną ochronę jednak tego króla asyryjskiego, ale Ezechiasz wybiera inaczej. Wybiera drogę Bożą, mimo że wokół niego było przecież wielu zwolenników króla Achaza. I myślę, że tu przynajmniej dwie takie pierwsze lekcje dla nas możemy znaleźć. Po pierwsze, brak dobrych przykładów, złe dzieciństwo, te skłonności, które dziedzicznie posiadamy, nie powinny się stawać dla nas taką ciągłą wymówką. Geny, przykład, to wszystko ma wielkie znaczenie, ale mamy też swoją wolę, żeby decydować o swoim życiu. Po drugie, jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji życiowej, to jest dobry moment, żeby zawierzyć Bogu. W Psalmie 32, werset 10 czytamy: Kto zaś zaufa Panu, tego łaską otacza. I pytanie, jak to w moim życiu wygląda? Gdzie szukam pomocy, gdy w moim życiu dzieje się źle? W Księdze Izajasza 31, rozdział, werset 1 czytamy: Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc. Pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w świętym Izraela, ani się nie radzą Jahwe. Wiemy, że Egipt może być symbolem obecnego złego porządku, więc mamy tu takie pokazane zaufanie w naszą pozycję na świecie, w nasze wpływy, może w tych mocnych tego świata, w pieniądze. Rydwany to jest w Biblii symbol różnych organizacji politycznych, społecznych, religijnych. I Ezechiasz zamiast tego wszystkiego, zamiast rydwanów, zamiast Egiptu, wybiera Boga. Zanim do jego reformy przejdziemy, zwróćmy jeszcze uwagę na takie dwa czynniki, które ukształtowały go jako osobę i jako króla. Po pierwsze, to jest mama Ezechiasza, Abija. Niewiele mamy powiedziane o niej, ale już sam fakt, że jej imię jako matki zostało wspomniane, wiele znaczy, bo nie było to często spotykane. Wiemy, że w wielu przypadkach podane są tylko imiona ojców, a tu mamy imię Abija. Ono znaczy: moim ojcem jest Jah, czyli Jahwe. Któreś z jej rodziców, może oboje z nich, musieli być pobożni. Bo w starożytności właśnie imiona świadczyły o wierności Bogu. Wiele imion izraelskich, wiele imion żydowskich nawiązywało do Boga Jahwe. Ale w tym czasie też wielu Izraelitów, wielu mieszkańców Judy nadawało imiona nawiązujące do Baala. Jeszcze gorsze były takie imiona jak na przykład Egeliału, czyli Egeliasz. To znaczyło: Jahwe jest cielcem. Więc niektórzy myśleli, że chwalą Boga, ale robili to po swojemu, po pogańsku. Jeśli już właśnie przy imionach jesteśmy, to także imię Ezechiasz jest bardzo znaczące. Ono z hebrajskiego znaczy Jehiski Jahu. To znaczy, że Bóg Jahwe uczynił mocnym, albo Jahwe jest mocą. I może na wybór tego imienia także miała wpływ matka, na pewno też dziadek Ezechiasza, Jotam. Ja myślę, że dla wszystkich matek to może być też zachęta w tej właśnie Abii, że ich wpływ może mieć wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka. Drugi silny wpływ, który na życie Ezechiasza wywarł Izajasz.
I dajesz, wielki prorok żył właśnie w jego czasach, był doradcą królów Judy. Bardzo możliwe, że on był jednym z wychowawców młodego Ezechiasza. Jest w Biblii kilkanaście wersetów, gdzie Ezechiasz i Izajasz wymienieni są razem. Mamy opisane ich wspólne modlitwy, spotkania. Razem wołali oni do Jahwe o pomoc, wspólnie ustalali reformy w Judzie. I kilka lat temu w Jerozolimie miały miejsce dwa bardzo ciekawe odkrycia archeologiczne. W odległości 3 metrów od siebie znaleziono datowane na koniec VIII wieku pieczęć Ezechiasza z napisem należące do Ezechiasza, syna Achaza, króla Judy, a także datowaną na ten sam czas pieczęć z napisem należące do Izajasza proroka. Do tego jeszcze wrócimy w drugiej części wykładu. Teraz przeczytajmy trochę o rządach samego Ezechiasza. Druga Księga Królewska, 18 rozdział, wersety 1 do 8. Druga Królewska, 18:1. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, Ezechiasz, syn Achaza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abija, córka Zachariasza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do czasu tego Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. Panu Bogu Izraela pokładał nadzieję. I po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. To też Pan był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. Zbuntował się on przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. To on pokonał Filistynów aż do Gazy i okolic, od wieży strażniczej aż do miasta warownego. Więc mamy tutaj skrócony opis panowania Ezechiasza. Zaczął panować, gdy miał 25 lat, więc jako młody człowiek. I jak widzimy, przede wszystkim wypowiedział wielką wojnę pogańskim obrzędom w Judzie. Usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego. To tak czytamy jednym tchem, ale dlaczego to było takie ważne? Czym były te obiekty kultu? Wyżyny brzmią dosyć niewinnie. Czy tutaj chodzi tylko o wyjście na jakąś wzgórze, modlitwę do Boga? W słownikach biblijnych znaleźć można, że wyżyny były to miejsca kultu i kananejska praktyka religijna umieszczona na wyżynie. I szczególnie to drugie znaczenie wymaga wyjaśnienia. W księdze Ezechiela, rozdział 16, werset 16, Izrael jest porównany do pewnej kobiety. Ezechiela 16:16 nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny z namiotami o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd. Więc na niektórych z tych wyżyn znajdowały się pogańskie świątynki, w nich odbywała się świątynna prostytucja. Więc co gorsze, nie dość, że Izraelici tam grzeszyli, to jeszcze sądzili, że w ten sposób zyskują łaskę pogańskich bogów, bo tym właśnie była poświęcona dana świątynia. Ezechiasz bezlitośnie niszczył wszystkie takie miejsca. On też niszczył nieco mniej grzeszne świątynki poświęcone Bogu Jahwe. Tam nie działy się tak niemoralne rzeczy jak na tych pozostałych, ale to nadal było wbrew Bożej woli, bo Bóg pragnąłby jemu oddawać cześć w jego świątyni, a nie gdzieś po wzgórzach, po leśnych ołtarzykach, jak jednemu z wielu bożków. Ezechiasz wszystkie takie miejsca kultu usunął, rozebrał je, uprzątnął te miejsca. Kolejne wymienione są stele i aszery. Zacznijmy od tych drugich.
Nazwa Ashera odnosi się do imienia bogini Ashery lub Asztarte, znanej też jako matka bogów, żona boga El lub żona boga Baala. W Izraelu oddawano jej cześć. To też tego się nauczono od narodów kananejskich. Była boginią taką pożądaną przez lud, ponieważ to była bogini płodności, szczęścia. Do niej się modlono, u niej proszono o wyjednanie łaski u Baala. I z czasem aszerami zaczęto nazywać po prostu posągi i rzeźby poświęcone różnym bożkom. Przy takich aszerach bardzo często ustawiano stele. Stela to był albo kamień pamiątkowy, gdzie napisano zasługi pewnych władców lub bogów, albo też po prostu ustawiony tak pionowo pomnik pal na cześć jakiegoś boga lub władcy. Czasami w przekładach znajdujemy słowo gaje, czyli wtedy nie tyle, że zniszczył Aszery, co Ezechiasz wyrąbał gaje. No i właściwie to jest podobne, bo bardzo często posągi i pomniki stawiano wśród drzew w tak zwanych świętych gajach. Więc możliwe, że razem z usunięciem takich bożków Ezechiasz też wycinał otaczające je drzewa, bo tym drzewom też oddawano cześć pogańską. No i na koniec razem z tymi innymi obiektami jest wymieniony wąż miedziany. Z jednej strony dziwne, bo przecież to sam Mojżesz na polecenie Boga tego węża wystawił. Jednak temu wężowi zaczęto oddawać bałwochwalczą cześć. On miał tylko przypominać o tym, że był taki czas, kiedy właśnie Bóg przy użyciu tego węża wyzwolił od plagi naród izraelski. Natomiast zaczęto traktować tego węża jak Boga. Jemu zaczęto palić kadzidła, jemu oddawano cześć. I nie myślę, żebyśmy teraz mieli szukać poszczególnych odpowiedników tych bożków w naszym życiu. Nie ma w tej chwili znaczenia, czy stela oznacza to, czy Ashera tamto w moim życiu. To jest ciekawe oczywiście, ale pomyślmy tak ogólnie, co może być bożkiem w moim życiu, obiektem, który należy, tak jak Ezechiasz, usunąć, potrzaskać, uprzątnąć, wyrąbać i potłuc. Co sprawia, że jest mi trudno się zbliżyć do Boga? To jest dla mnie tak ważne, że poświęcam temu swoje serce, swoje uczucia, czas, który mógłbym oddać Bogu. I brat Russell napisał w reprincie 23:79, to jest tytuł Wielka Pascha Ezechiasza, takie słowa: jest wiele kształtów i postaci bożków, ale ogólnie mają jedną cechę. Jednym z tych bałwanów, przed którym kolejne tysiące rzucają się w prochu, jest sekciarstwo. Innym pieniądze, innym żądze, innym samolubne ambicje, innym pycha, innym wygodnictwo i nad całością legion tych, które mają wspólną nazwę egoizm. I bracia i siostry, czy my chcemy należeć do tych, którzy chwalą Boga, ale na własnych zasadach, obok innych bożków w swoim życiu? Myślę, że nie, więc musimy się zastanowić, jak przychodzimy do Boga. Czy idziemy na jakąś ludzką wyżynę, do jakiejś aszery? Czy idziemy przez jedyne drzwi, które dał Bóg? Czy naprawdę się nawracamy i z serca wierzymy w naszego Pana Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę? Jeśli tak, no to dobrze. Ale jeśli nie, no to może okazać się, że tak jak w przypadku mieszkańców Judy, że ich ofiary nie będą miłe Bogu. Nie powinno nas właśnie oszukiwać to, że dziś czytamy ze Starego Testamentu. Bo taki Bożek może istnieć dzisiaj i to może być każda rzecz, której się kłaniamy, której oddajemy cześć. To nie musi być fizyczna rzecz, chociaż może taka być. To może być właśnie pogląd na świat. To może być święty spokój. To może być nasz wygląd, drugi człowiek, jakaś społeczność. Jeśli jest coś takiego, czemu się stajemy poświęceni, to to jest naszym Bogiem.
Jeśli to nie jest Bóg Jahwe, to staje się to w naszym życiu bożkiem. To jest nasz idol. I nie zawsze to będzie przyjemne, ale musimy się zastanowić, co w naszym życiu jest bożkiem. Może to być nasze samolubstwo, może to być pożądanie cielesne, może to być jakaś wada w nas, coś niezgodnego z Bożą wolą. Ale też to może być praca, to mogą być przyjemności, opinia u drugich, może mój dom, może moja rodzina, mój kraj, poglądy, właśnie zdrowie, bezpieczeństwo, moje towarzystwo jakieś. Niektóre z tych rzeczy są złe i grzeszne, to widzimy od razu, ale niektóre z tych rzeczy są bardzo potrzebne i ważne, bo bardzo ważne jest dla nas właśnie bezpieczeństwo, rodzina, nasze zdrowie, zdrowie naszych bliskich. Więc to są bardzo dobre rzeczy, tak jak wąż miedziany był bardzo dobry. Ale jeżeli coś w naszym życiu zajmuje miejsce Boga, to staje się bożkiem. I powinniśmy porzucić rzeczy grzeszne i złe, to wiemy. Ale nie mamy porzucać tych rzeczy, które są dobre, które są potrzebne. Tylko jedno mamy sprawić, żeby one już nie były więcej bożkami w naszym życiu, w naszym sercu. Mamy oddać Bogu to, co boskie, czyli najwyższą cześć, najwyższą miłość, pierwszą pozycję w każdej sprawie w naszym życiu. Jakby inny obraz tego samego to są te lisy, które psują winnice. One zwłaszcza symbolizują takie pozornie niewinne sprawy, nawet niegrzeszne, które mogą jednak zdusić tego ducha poświęcenia, przerwać je. Bo z czasem możemy coraz bardziej się z nimi zżywać, coraz więcej uwagi poświęcać im, a mniej Bogu. I w tej tabelce mamy przykład dobrych cech ze zbioru artykułów brata Johnsona Rozwój podobieństwa Chrystusowego. No zobaczmy, weźmy pierwszą z nich, szacunek do samego siebie. Każdy człowiek powinien posiadać taki szacunek, bo inaczej nie będziemy mieli wiary, że cokolwiek nam się uda zrealizować, jakikolwiek plan, który mamy, no bo nie uwierzymy w to, że to jest możliwe dla nas, że my damy radę. Ale jeśli ta cecha tego szacunku do siebie będzie przesadzona, to w jej miejsce zrodzi się pycha. No i tu jest problem, jak postępować z taką właśnie cechą, jak szacunek do samego siebie. Powinniśmy go zachować, ale on musi być pod kontrolą cech najważniejszych. Więc tutaj na dole widać te cechy najważniejsze, na przykład pobożność. Pobożność nam powie, kim my jesteśmy tak naprawdę wobec Boga. Więc już ten nasz szacunek do samego siebie umieści w dobrych ramach. Druga sprawa to jest miłość w jej części tej braterskiej. Ta miłość ofiarnicza także, ona nas skłoni, żeby zrezygnować z pewnych rzeczy, jeżeli to by miało przynieść korzyść drugim. Jeśli te najważniejsze cechy zaczną współpracować z tym szacunkiem do samego siebie, to zrodzi się pokora. I pokora nie wcale takie uniżenie, które będzie przesadne, które nas znowuż zniewoli. Tylko właściwa ocena swojego miejsca na ziemi, samego siebie. I tak można wiele różnych cech rozpisać właśnie przy pomocy tych wyjaśnień brata Johnsona. No, umiłowanie spokoju jest bardzo dobrą rzeczą. Jeśli nie miłujemy pokoju, spokoju, to ciągle się martwimy, ciągle zabiegamy o różne rzeczy w niepokoju, ale jak pozwolimy temu umiłowaniu spokoju przejąć pełną kontrolę nad nami, no to rodzi się lenistwo, nic już wtedy nie wykonamy. No a jeśli mimo tego miłowania spokoju wiara pobudzi nas do działań na rzecz Boga, jeśli miłość pobudzi nas do działań na rzecz drugich, no to wtedy zrodzi się pracowitość. Człowiek pracowity to nie jest pracocholik. Nie będziemy żyli tylko pracą, ale będziemy pracować zachowując to umiłowanie spokoju.
Więc to są bardzo ciekawe myśli. One są rozszerzone właśnie w tej książce, w tym zbiorze Rozwój i podobieństwa Chrystusowego brata Johnsona. Jak dalej czytamy o królu Ezechiaszu, druga księga królewska, 18:5, w Bogu Izraela pokładał nadzieję. I tak jak prześledzimy te kolejne wersety z tego rozdziału, to werset 6 mówi: Przylgnął do Jahwe, nie zerwał z nim. Przestrzegał jego przykazań, które Jahwe zlecił Mojżeszowi, to też Jahwe był z nim. We wszystkim, co przedsiębrał, miał powodzenie. I pewnie byśmy chcieli, żeby to było o nas. Tylko, że to wymaga trochę pracy i trochę odwagi, trochę nawet można powiedzieć ryzyka. Bo Ezechiasz zaryzykował. Jak czytamy w wierszu 7, zbuntował się przeciwko królowi Asyrii i nie był mu poddany. I pytanie, czy ten król Asyrii w naszym życiu to nie jest szatan, który chce, aby była mu poddana cała ludzkość? W kolejnym wykładzie, w kolejnej części się dowiemy, jaka była wtedy potęga króla Asyrii, jak miał wielką armię. A teraz tylko przytoczmy jedno zdanie Ezechiasza, wtedy, gdy król Asyrii atakował. To jest druga księga Kronik, 32 rozdział, werset 8. Bądźcie mężni i mocni. Nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu, ani temu mnóstwu, które jest z nim. Z nami bowiem jest ktoś większy niż z nimi. Z nimi jest ramię cielesne, a z nami Pan Bóg nasz, aby nas wspierać i aby toczyć nasze boje. I lud na słowa króla judzkiego Ezechiasza nabrał otuchy. Więc widzimy, jak wielki wpływ był tego króla na wiarę, na gorliwość ludu, na odwagę ludu. Podkreślał, że Bóg po naszej stronie jest mocniejszy niż cokolwiek po stronie naszych przeciwników. Więc jest opisane w historii Ezechiasza, że on zwyciężał Filistynów. To ci, którzy często niszczyli lud Boży, którzy często panowali nad ludem Bożym. Słudzy Boży przyrównują Filistynów do sekciarstwa sekciarzy. Więc może w naszym życiu ci Filistyni to są pewne myśli sekciarskie, których trzeba się pozbywać, żeby nie wpaść w niewolę ludzi. Ale czasami możemy być w niewoli własnych przekonań. Bo jeśli nawet nasze poglądy są prawdziwe, to jest bardzo dobrze, tylko czy one się nie stają czasami naszym bożkiem? Czy wszystkie nasze poglądy mają równe znaczenie? To są trudne pytania, które musimy sobie stawiać. Drugi opis rządów Ezechiasza rozpoczyna się w drugiej księdze Kronik, 29 rozdział, wersety 1 do 3. Przeczytamy werset 3. Druga Kronik, 29, 3. On to w pierwszym roku swego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył bramy świątyni Jahwe i naprawił je. Jeśli pamiętamy, jego ojciec Achaz najpierw wprowadził kult pogańskich bożków do świątyni, potem obrabował świątynię z kosztownych rzeczy, potem pokruszył naczynia pańskie, zamknął świątynię. Tam w środku zamknięte zostawił pogańskie ołtarze, pogańskie naczynia, pełno śmieci i to wszystko w świątyni Bożej. Jaka jest pierwsza decyzja Ezechiasza? Otwiera i naprawia bramy świątyni. Zobaczmy kiedy. W pierwszym roku, w pierwszym miesiącu panowania. To jest taka zasada, która sprawdza się i w życiu fizycznym, ziemskim, i w duchowym. Najpierw rzeczy najważniejsze. Dla króla jedno było pewne, że trzeba otworzyć świątynię. To jest najważniejsze. Nie jest teraz ważne, że tam w środku jest źle, że tam w środku jest brudno. Ezechiasz decyduje się na otwarcie bram, na naprawę bram świątyni. Co to może znaczyć dla nas? W pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział, werset 16, apostoł Paweł napisał: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Więc my sami, nasze serce jest świątynią Boga. Ale tam mogą być różne ołtarzyki. Ona może być zniszczona, rozgrabiona, popękana w wielu miejscach. Ale to nie jest ważne, jak my dzisiaj się czujemy, bo
Jezus stoi u drzwi i kołacze. On czeka na nasze zaproszenie. Więc czasami chcielibyśmy to uprzątnąć przy zamkniętych drzwiach, ale sami nie damy rady uprzątnąć serca. Pierwszy krok, który podjął Ezechiasz, to było otworzenie drzwi. I my też musimy otworzyć drzwi na Jezusa, na światło Jego słów, na Ducha Bożego. Król Ezechiasz postanawia zgromadzić kapłanów i lewitów i powiedzieć im o swoich dalszych planach. Więc druga księga Kronik, 29 rozdział, od wersetu 5. Druga Kronik, 29, od wersetu 5. Potem im rzekł: Posłuchajcie mnie, lewici. Teraz oczyśćcie siebie i oczyśćcie dom Boga waszych ojców Jahwe. Usuńcie to, co nieczyste, z miejsca świętego. Albowiem sprzeniewierzyli się nasi przodkowie i czynili to, co jest złe w oczach naszego Boga Jahwe. Opuścili go i odwrócili twarz od przybytku Jahwe, a tyłem do niego się obrócili. Zamknęli bramy przedsionka i pogasili lampy. Nie składali w świątyni ofiar kadzielnych ani całopaleń Bogu Izraela. Dlatego spadł gniew Jahwe na Judę i na Jerozolimę. I uczynił z nich przedmiot lęku, zdumienia i drwin, jakieście sami widzieli swoimi oczyma. Oto dlaczego nasi przodkowie padali od miecza, a synów naszych, nasze córki i nasze żony uprowadzono do niewoli. I werset 10. Teraz noszę w sercu zamiar zawarcia przymierza z Bogiem Izraela, Jahwe, aby odwrócił od nas płonący swój gniew. Synowie moi, nie bądźcie teraz niedbali, bo wybrał was Jahwe, abyście stali w Jego obecności, abyście byli dla Niego sługami do Jego rozporządzenia i składali Mu ofiary kadzielne. Powstali wtedy lewici i tak dalej, i tak dalej. Zwróćmy uwagę na te słowa, że lewici powstali i składali ofiary kadzielne. Według Księgi Objawienia modlitwa wiernych jest miłym kadzidłem dla Boga. Jeśli zaniedbaliśmy ją, jeśli staramy się działać bez modlitwy, to weźmy pod uwagę te słowa Ezechiasza, że razem z oczyszczeniem, czyli razem z naszą pokutą, z naszym nawracaniem się, Ezechiasz zachęca do złożenia ofiar kadzielnych. Jeśli chcemy oczyścić naszą drogę, nasze serce, nie róbmy tego bez modlitwy. I nie oczekujmy też, że modlitwa zadziała bez naszych starań. To tak jak z tą tabelką tych dobrych cech. Musimy zastanowić się tak sumiennie nad samym sobą, nad tym, jak będziemy pracować nad sobą. Ale musimy też pamiętać, że sami nie damy rady siebie zmienić, że potrzebujemy mieć kadzidło, które dotrze do Boga. Potrzebujemy modlitwy i Bożej pomocy w naszym życiu. Wracamy do tematu właśnie oczyszczania siebie. Znamy ten werset, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Od czystości serca zależy życie. I to nie to życie doczesne, fizyczne, tylko życie wieczne. I oczywiście mówimy o sercu w znaczeniu biblijnym, czyli naszych uczuciach, naszej woli. I od czego zacząć oczyszczanie naszych serc? Od czego zacząć oczyszczanie? Pismo Święte mówi od otworzenia drzwi naprawdę. Mało jest ludzi takich jak Ezechiasz i trudno jest w naszym życiu nie omijać prawdy. Trudno jest nie wykręcać prawdy, nie dopasowywać jej do swoich własnych bożków. Nie naginać do tego, co nam się wydaje. I łatwo zrobić sobie takich bożków z naszej grzesznej albo tylko samolubnej takiej skłonności, którą mamy. Może mamy jakiś ulubiony pogląd, jakąś cechę charakteru, o której wiemy, że jest zła, ale trzymamy się mimo wszystko, bo nam się podoba. Jeśli się trzymamy, to zamykamy drzwi, zamykamy okna i to światło prawdy już nie świeci jasno. A jeśli nie świeci, to przychodzą złudzenia, już nie wiemy, jak jest.
Więc jeśli dzisiaj widzę jeszcze, że coś w moim życiu jest brudem, brudem ciała czy brudem ducha, to powinienem się postarać pozbyć tego. Ale pytanie jak? I tutaj po pierwsze to musi być odrywanie się od tego czegoś, odrywanie naszych uczuć. I pierwszy krok to będzie zobaczyć daną rzecz oczyma Pisma Świętego. Coś może być dla nas przyjemne, pożądane, tak pod względem cielesnym, ziemskim. Ale jak Bóg na to patrzy? Czy to Jemu się podoba? Jeśli pojawiają się złe myśli, to też nie mamy toczyć z nimi ciągłej walki w umyśle, ale odrywać umysł od nich. I słowo ucieczka może brzmi źle, ale może być ucieczka w pozytywnym znaczeniu. To znaczy zajęcie swoich myśli, swojego serca, umysłu, swojego ciała czymś innym. Czymś, co chociaż na dany moment da zwycięstwo w tej bitwie ze złymi skłonnościami. I w tym samym czasie możemy prosić Boga o pomoc, upewniać się, co jest Bożą wolą, pracować dla Niego, jednocześnie odrywając się od tych bożków, które są w naszych sercach. Niektóre pokusy, niektóre grzechy mogą być bardzo trudne do pokonania. Ja myślę, że nie mówię tego do osób, które nie znają tego problemu, tylko także do chrześcijan, którzy walczą ze swoimi pokusami, grzechami, którzy chcą się oczyszczać. I to nie zawsze jest takie proste. No i oczyszczenie świątyni przez kapłanów, oczyszczenie dziedzińca przez lewitów też trochę trwało w tym pierwszym roku Ezechiasza. Jak tutaj widzimy na tym slajdzie, oczyszczenie samej świątyni zajęło 16 dni. Nie zdążyli przed Paschą 14 Nisan. To był pierwszy miesiąc roku. Nisan, czyli nasz marzec, kwiecień. No i co zrobili? Zdecydowano, że Paschę przesuną na 14 dzień następnego miesiąca. Miesiąca Iyar. I też widać tutaj, że Ezechiasz i jego doradcy kierowali się Bożym Słowem. Bo tak właśnie w Bożym Słowie było napisane, że Izraelita, który w miesiącu Nisan z jakiegoś powodu nie może obchodzić Paschy, powinien to uczynić miesiąc później. Więc Ezechiasz daje nam przykład stosowania się do boskich zasad. Do tego, jak Bogu podoba się, aby pewne rzeczy w naszym życiu załatwiać. Pewna ciekawostka związana z tym oczyszczeniem jest taka, opisana jest w drugiej księdze Kronik, 29 rozdział, werset 34. Lewici byli bowiem gorliwsi do poświęcenia niż kapłani. Jest to dla nas zaskakujące. Najczęściej widzimy, kiedy badamy pewne sprawy, widzimy, że kapłani mieli większą gorliwość, większe poświęcenie, ale w tym wypadku było inaczej. Jeśli to może coś znaczyć, to fakt, że przywódcy religijni często są mniej skłonni do reformy niż prości, zwykli wierzący. O tym pisał na przykład Jan Hus. Jan Hus zapisał: Już poznałem, że zwykli ubodzy księża i ubodzy prości mężczyźni i kobiety wytrwalej bronią prawdy niż doktorowie, niż w piśmie biegli, których lęk od prawdy odgania. I pytanie do nas samych, ile w nas jest takich dobrych chęci, ale też ile jest woli, żeby jakieś z tych chęci wprowadzić w życie? Ile w nas jest gorliwości? Czy tylko myślimy, mówimy o tym, co byśmy chcieli zrobić? No niestety, tak czasami jest. Czy może to robimy? I przykład króla Ezechiasza jest, myślę, wspaniały dla każdego wierzącego, bo Ezechiasz zaczął działać pierwszego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia swoich rządów. Ciekawy plan podjął też król Ezechiasz związany z obchodami Paschy w Jerozolimie. On nie zaprosił tylko mieszkańców Judy do tego święta, ale zaprosił mieszkańców całego Izraela z północy. Więc w tym czasie Asyria niemal ostatecznie zdobyła ten Izrael północny. Wielu Izraelitów już zostało zabranych do niewoli, wywiezionych tam w głąb Asyrii. Ale Ezechiasz daje mieszkańcom Izraela nadzieję. Ezechiasz mówi tak: Jeśli się nawrócicie do Boga, to i Bóg nawróci się
do was i na pewno pomoże się wyzwolić. Pozwoli na pewno nawet sprowadzić tych więźniów do domu, albo przynajmniej da im lepszy byt tam, gdzie są. I gońcy zostają wysłani przez króla Ezechiasza. Gońcy, posłańcy, którzy mieli wysłać tę wiadomość do wszystkich pokoleń, nawet do Efraima. To jest ciekawe, bo według właśnie historii biblijnej jeden wojownik z Efraima zabił przecież brata Ezechiasza. Ale Ezechiasz nie zwraca uwagi na te osobiste urazy. On chce zgromadzić wszystkich z Izraela, wszystkich z Judy, którzy chcieliby wielbić Boga, którzy chcieliby wrócić do pokoju. Przeczytajmy dłuższy fragment. Ja wiem, tych dłuższych fragmentów to tutaj czytamy dzisiaj bardzo dużo, no ale spróbujmy jeszcze i ten. Druga Księga Kronik, rozdział 30, wersety 6 do 12. Udali się więc gońcy z listami od króla i jego przywódców po całym Izraelu i Judzie, zgodnie z królewskim rozkazem ogłaszając: Synowie Izraela, powróćcie do Jahwe, do Boga Abrahama, Izaaka i Izraela, aby i on powrócił łaskawie do tych, którzy ocaleli uciekając z ręki królów asyryjskich. Nie bądźcie podobni do waszych ojców i braci, którzy wykroczyli przeciw Bogu ich ojców, Jahwe, za co wydał ich na zniszczenie, jak to sami widzicie. Teraz nie czyńcie twardym waszego karku, jak wasi ojcowie. Podajcie rękę Jahwe i pójdźcie do jego przybytku, który poświęcił na wieki. Tłuszczcie Bogu waszemu Jahwe, a odwróci od was się jego płonący gniew. Jeśli bowiem wrócicie do Jahwe, wasi bracia i synowie doznają miłosierdzia u tych, którzy ich uprowadzili, i wrócą do tej ziemi, bo łaskawy i miłosierny jest wasz Bóg Jahwe i nie odwróci od was oblicza, byleście tylko wrócili do niego. Gońcy przechodzili z miasta do miasta w kraju Efraima i Manasesa, aż do Zabulona, lecz wyśmiewano i drwiono z nich. Jedynie niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manasesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. Przeciwnie zaś w ludziach Judy ręka Boża działała, dając im jedno serce do wypełnienia rozkazu króla i naczelników według przepisów Jahwe. I tak zebrał się w Jerozolimie wielki tłum ludu, aby obchodzić w drugim miesiącu święto prześników. Zgromadzenie to było bardzo liczne. Popatrzmy na tych gońców Ezechiasza, jak na dzisiejsze głoszenie Ewangelii. Co ci gońcy otrzymali w zamian? No to, że mieszkańcy Izraela, zwłaszcza Efraima, wyśmiewali ich, drwili z nich. Izrael mimo fatalnej sytuacji nie był w ogóle skruszony. Mieszkańcy dalej byli pełni bałwochwalstwa. To zaproszenie przyjęli z drwiną, z szyderstwem. I dzisiaj świat jest podobny. Mamy tak wielkie kryzysy z jednej strony, tak wielkie problemy światowe, a z drugiej dalej gonitwa za przyjemnością, za pieniędzmi. Głoszenie Ewangelii dzisiaj inną wzbudza uśmiech politowania, czasami wrogość. Ale też nie było być łatwo gońcem Ezechiasza. To na pewno był z jednej strony zaszczyt, bo czy dla nas to nie jest zaszczyt, że możemy być gońcami Jezusa, gońcami Króla Królów. No ale przyjęcie takich gońców nie było przyjemne w tamtej ziemi. Jak jednak napisano, niektórzy mężowie z pokolenia Asera, Manasesa i Zabulona upokorzyli się i przyszli do Jerozolimy. Niektórzy ludzie odłożyli swoją dumę na bok, odłożyli uprzedzenia, zapomnieli o tym, co inni o nich pomyślą. I to też nie było łatwe. Taka garstka tylko się znalazła. Ale jak ważna to musiała być garstka w oczach Boga. I spójrzmy jeszcze na tą ideę Ezechiasza. Wszyscy Izraelici, którzy chcieli dołączyć, mieli być uznani za braci, mieli być zaproszeni. Niestety dzisiaj jest bardzo dużo podziałów wśród ludu Bożego. Nawet nie chodzi o jakieś organizacje, kościoły, ale o to, jak my patrzymy jeden na drugiego. Czy my dostrzegamy swoje braterstwo mimo pewnych różnic, które są pośród nas? Czy jesteśmy gotowi tak wyjść naprzeciw drugim, jak to zrobił król Ezechiasz? A nawet kiedy czasami ktoś nas potraktuje no niezbyt sympatycznie, czy nawet wrogo, jakiego my chcemy mieć ducha?
To święto w pierwszym roku Ezechiasza było wyjątkowe, dlatego tak szczególnie podkreślam to wiosna króla Ezechiasza. Złożono wielką ofiarę za grzech. Ta ofiara nie tylko obejmowała Judę, ale i całego Izraela. Błogosławieństwo spływało od Boga na cały ten naród. Wielka radość panowała do tego stopnia, że te obchody przedłużono o kolejne 7 dni. Byli śpiewacy, byli grający na różnych instrumentach. Pomyślmy też o nas, o tym, że Bóg daje w nasze ręce harfy. Tą harfą jest Biblia, ale tam są opisane inne instrumenty, bębenki, na których grano. No to różne artykuły, pieśni, wykłady biblijne, którymi my możemy się dzielić z drugimi. To nie wszystko, bo Izraelici tańczyli na chwałę Panu. I taniec do muzyki też przedstawia, że zgodnie z tą muzyką, z tą prawdą, trzeba żyć, trzeba postępować. W Izraelu w Jerozolimie, w Judzie śpiewano i my też możemy śpiewać, czyli możemy ogłaszać, że Bóg i Chrystus zwyciężyli, że w tej walce z szatanem, z grzechem i złem zwycięstwo będzie po stronie Boga. To jest wielki przywilej dla wszystkich, którzy w to wierzą. Jedno wydarzenie sprawiło, że te obchody mogły się nie udać, że mogło być zamiast święta wielka tragedia mogła się dokonać, bo druga Kronik, 30 rozdział od wersetu 18 mówi: Wielka część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manasesa, Isaszara i Zabulona, nie oczyściła się. Jedli bowiem baranka paskalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami: Jahwe, w dobroci swej racz przebaczyć tym wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Boga swych ojców, Jahwe, choć nie odznaczali się czystością, wymaganą do spożywania rzeczy świętych. Wówczas Jahwe wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi. I czasami coś może nas razić w drugich. Czasami coś możemy odsądzać jako złe, ale nie powinniśmy odrzucać ich, bo kiedy Duch Boży zbiera z różnych stron ludzi, to pojawiają się ludzie z różnymi wadami, często całkiem innymi niż nasze własne. I co zrobimy w tej sytuacji? Król mógł zrobić wielki szum, mógł wyrzucić z miasta tych, co źle obchodzili święto, mógł wpaść w gniew, że grzeszą. A czytamy, że on pomodlił się za tamtych ludzi. On się pomodlił, a Bóg go wysłuchał. I tutaj też jest wzór takiej modlitwy wstawienniczej, jedni za drugich, a nawet zwłaszcza za tych, którzy postępują źle, którzy nie podążają tak według Bożej prawdy, Bożego Słowa, jak my byśmy chcieli, żeby oni szli. Jaki efekt był tej wielkiej Paschy za czasów Ezechiasza? Co zrobili uczestnicy Paschy, kiedy skończyli świętować? Druga Księga Kronik 31:1. Kiedy to wszystko się zakończyło, wszyscy Izraelici, którzy tam byli, udali się do miast Judy. Zniszczyli wtedy stele, połamali Aszery, znieśli całkowicie wyżyny i ołtarze w całej ziemi Judy i Beniamina, Efraima i Manasesa. Potem powrócili wszyscy Izraelici do swych miast, każdy do swojej posiadłości. Tysiące ludzi z serca nawracali się do Boga i pragnęli służyć tylko Jemu. Ezechiasz też przypomniał ludziom o dziesięcinach. I w kolejnych miesiącach ludzie tak chętnie oddawali dziesięciny ze swoich zbiorów, że trzeba było budować kolejne i kolejne spichlerze, bo tak tego było dużo. I tak w skrócie się przedstawia ta wiosna, czyli początek rządów króla Ezechiasza. Można zapytać, dlaczego to się udało? Jak to możliwe, że taki młody król z takim otoczeniem był w stanie zreformować Judę? Druga Księga Kronik 31:21. We wszelkiej pracy, jaką przedsięwziął Ezechiasz w zakresie służby w świątyni Bożej bądź w zakresie prawa czy przykazań, szukając swego Boga, działał z całego serca i dlatego mu się poszczęściło. Więc, drodzy bracia i siostry, no niewielka siła, niewielka mądrość Ezechiasza, choć na pewno też je posiadał, ale
Zwyciężył, udało mu się, ponieważ szukając Boga, działał z całego serca. I z tej właśnie lekcji takie życzenie miałbym dla nas wszystkich, żebyśmy szukali Boga, działali z całego serca i na pewno będzie w tym Boże błogosławieństwo. Dziękuję.